Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z taką informacją, że mam najlepsze na świecie kozaki na moje łydki. Muszę od tego zacząć. Wiem, że jeszcze przy okazji mierzymy mojego zmarzluchowego zamówienia z Uli Popken, ale zacznę od kozaków. Uważam, że ta informacja to jest informacja dnia, bo te kozaki przybiły wszystkie poprzednie, które pokazywałam. Jestem z nich bardzo zadowolona. Moja łydka ma 58,5 aktualnie w obwodzie i powiem Wam, że nadal ciężko mi znaleźć kozaki. Ja wiem, że niektórzy mają szerokie łydki, znaczy mówią, że mają szerokie łydki i mają 40 parę centymetrów, czy nawet 50. I trochę im łatwiej znaleźć kozaki, czasami się wciskają w jakimś CCC i dyszmanie, ale ja niestety nigdy. Dlatego kiedy upoluję wygodny but i piękny but, muszę Wam o tym powiedzieć. Dlatego od tego zaczniemy, nie będę przedłużać. W tej paczce są te kozaki, o których mówiłam. Ja zamówiłam rozmiar 42, jestem pomiędzy 41 a 42. No i w Uli Popken, już jeśli chodzi o zimowe buty i kozaki, już zawsze wybieram 42 i jest idolo. No dobra, to może zacznijmy od mierzenia tych butów i od razu przejdziemy do pierwszej sukienki, która jest z linii Selection i nie jest najtańsza, ale razem z tymi kozakami tworzy po prostu bezbłędne duo. Więc zacznijmy od tego, a potem przejdziemy i opowiem wszystko. Zmiana scenografii, słuchajcie, okazało się, że padł mi mikrofon w trakcie nagrywania i niestety częściowo nie ma tych filmików, dlatego dogrywam, właśnie oglądam, jak się prezentowałam, ale zanim przejdziemy do tego, jak się prezentowałam w tych ubraniach, odpowiem na pojawiające się często pytanie, a ja ciągle zapominam pokazać, co mam na ustach. Ostatnio to jest mój hit Max Factor Rosewood 030, połączony z tanią kredką Lovely 08. No. Temperówka jest z innego zestawu. Oj, widzę, że już się umorsałam. Więc to jest ten zestaw. Przejdźmy do ubrań. Kurtka płaszcz to jest jedna z najporządniejszych rzeczy, jakie są w dzisiejszym zestawieniu. No, cena spora i ta kurtka nie bez powodu znalazła się tutaj ze mną, ponieważ powinna trochę więcej się ruszać, jak będzie chłodniej, czego wcześniej za bardzo nie robiłam. Nie robiłam i nie lubiłam, a ta kurtka ma zapewnić i oddychanie, żeby człowiek się nie pocił jak w worku foliowym i też nie przepuszczać wody w drugą stronę, więc ona jest zrobiona tak samo jak w technologii, ta odzież dobrej jakości narciarska, więc liczę na to, że nadmorskie chłody zimowe, jesienne, czy mam nadzieję, że uda mi się w ogóle pojechać, czy właśnie trochę chłodniejsze, może nie halne wiatry, ale bieszczadzkie wiatry sprawdzą się, nie one, kurtka na wiatry, tak. I ja wiem, że dzisiaj pokazuję dużo z linii Selection, więc może być lekki lament oceny, bo linia Selection, ta luksusowa ich linia, jest po prostu cholernie droga. Ale zamówiłam też dwie sukienki ze Studio Untold. Jeśli chodzi o linię Studio Untold, to ona jest bardziej młodzieżowa, to już wspominałam pewnie. I te sukienki dzieninowe w połowie są naturalne, z domieszką syntetycznych. Więc jeśli jesteście w stanie przejść na taki kompromis, no to myślę, że bardzo spoko alternatywa dla tych droższych sukienek. I nie nosiłam, dzisiaj właściwie cały dzień będzie taki pierwszy dzień, kiedy je noszę, więc nie wiem, czy się kukują, jak się piorą. Możecie mi to pytanie zadać za jakiś czas. Mam nadzieję, że będą się prały bardzo ładnie i nie będą się jakoś tak właśnie psuć, bo mam z tym często problem w dzieninowych sukienkach, zwłaszcza z Bombrix niestety. One w większości to, biorąc pod uwagę moje gabaryty, to golenie maszynką takich wielkich sukienek jest po prostu gehenną, dlatego szukam trochę lepszej jakości, bo maszynek już mam 3 do golenia. Już mam tego dosyć, więc zapytajcie się mnie tutaj za jakiś czas, jak sprawują się te sukienki, bo sama jestem ciekawa, jak będą prezentować się po praniu. Jeśli chodzi o kolory, to oba bardzo mi pasują. Szary jest może trochę za blady, ale w łączeniu z na przykład fioletowym płaszczem. I ten fioletowy płaszcz może budzić kontrowersje, przynajmniej w mojej głowie, tak to mi się wydaje, bo z jednej strony kojarzy mi się trochę z 94 rokiem i płaszczami
dojrzałych pań, a z drugiej strony, no kurczę, wracają właśnie te lata i kolor jest tak obłędny i tak głęboki właśnie przez to, że jest taki ten lekki błysk. I co jest bardzo fajne, że nie jest krótszy od moich sukienek dzieninowych, więc będę nosiła to na pewno razem. I dlaczego ja tak bardzo zwracam uwagę na długość płaszcza? Po prostu źle wygląda, kiedy sukienkę tniemy właśnie takim kurtko, płaszczem. Bardzo nie lubię długości płaszcza, które są tylko za tyłek. Staram się ich unikać. Chyba, że do spodni, bo do sukienek wyglądają źle. A ten płaszcz jest dosyć ciepły i zapinany na guziki. Z jej selection, tak. Więc ta sukienka jest... To są bliźniacze sukienki. Tak samo ta pepitka fioletowa, jak i tutaj ta niebieska w Maziaje. Trochę przypomina mi to fale morskie. To są takie bliźniacze sukienki. W zeszłym roku były dokładnie te same kroje i też zamówiłam, bo są mega komfortowe i naturalne. Ta jest dla Yoselu i wygląda, myślę, że bardzo spoko, ale lepiej by wyglądała na blondynce. Taka prawda. Taka prawda. Mówię to z bólem serca. Kolorystycznie, ja wiedziałam, że to nie są moje do końca kolory. Zapragnęłam się trochę poszukiwać. Pomyślałam, że dam do tego taki jasny płaszcz beżowy i stworzę z tego właśnie taki outfit. Dajcie znać, co sądzicie o tej sukience w tym Aziaje. Mi się bardzo podoba, tylko nie wiem, czy do końca na mnie. Nie nagrał się dźwięk jeszcze raz. I w najlepszej stylizacji. A tego nie odpuszczę, muszę wam pokazać te kozaki. Kozaki są świetne, skórzane, za kolano, można sobie regulować. Ja mam 58,5 cm w łydce, więc na mnie leżą w ten sposób, uważam, że bardzo ładnie. Sama sukienka fioletowa jest z wiskozy, ona jest z linii Selection, więc jest droga jak cholera. Świadomie ją zamówiłam, bo miałam dokładnie takie same inne wzory w zeszłym roku i się świetnie nosi. Bardzo dobrze wygląda i razem to jest perfekcyjny duet. Same kozaki polecam po prostu z całego serca, bo kiedyś wam pokazywałam i się mega jarałam z tymi z Bonprix, ale one materiałowe, rozciągały się i tak dalej. No, cena była 5-krotnie tańsza, czy tam 4-krotnie, więc nie dziwne, że czuję różnicę między tamtymi a tymi. Zdecydowanie polecam, jeśli lubicie skórzane buty, jeśli taki obcas wam nie przeszkadza. I sukienka, i kozaki są perfekt. Na dziś też wszystko. Mam nadzieję, że spokojnie i miło spędzacie tę środę. Widzimy się w kolejną o 15. Dajcie znać, co następnego mam nagrać, bo chciałabym może jakąś fajną pogadankę zrobić na jakiś temat albo poszukać jakiejś inspiracji. Trochę sporo, bo ostatnio mierzymy, dlatego trochę zmieniłabym klimat. Czekam na wasze komentarze, subskrypcje i łapka w górę, łachta, moje oczywiście serduszko. Zapraszam na mojego TikToka i oczywiście Instagrama. Uciekam i oczywiście zakładam te boskie kozaki. Są mega polecajka z całego serducha.